Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewokracje i dzisiaj długo wyczekiwany odcinek o rajstopach plus size. Zamówiłam z Mony chyba wszystkie kolory, jakie mają. Chciałam stworzyć kolorowe stylizacje. Zobaczmy, jakie to są rajstopy. Wiem, odważny kolor, ale mam na niego plan. Jestem ciekawa, czy uda mi się ugryźć ten turkus w stylowym wydaniu. Zobaczymy. Kolejne mocne wydanie rajstop, tym razem w kolorze ruby, czyli takiej fuksji. Świetnie będzie wyglądać z czernią. Kolor jesieni kojarzy mi się z fermą dyń i na przykład też z panterką. Ewidentnie kolor wrzesień, październik, listopad, must have. Dla mnie ten kolor to jest kolor wina grzanego. Garnet się nazywa. Mam na niego plan, ale zobaczymy, jak wyjdzie, bo to jest taki odcień, który może się świetnie łączyć na przykład z kwiatami. Wiecie, że kocham zieleń. Tutaj odcień szmaragdowy, przygaszony. Mam tego typu płaszcz. Będzie fajnie. Tutaj mamy nie czarny, a taki grafitowy. Obsidian? Trudna nazwa. Zobaczymy, jak połączył się z moim maxi szarym płaszczem. Tutaj mamy szafir. Świetnie będzie wyglądał z czerwienią. Jeszcze nie mam na niego pomysłu, no ale zobaczymy. I najczęściej noszony przeze mnie czarny onyks. To jest 70, więc idealny na chłodniejsze dni będzie. Noszę takie czarne rajstopy również do kozaków za kolano. Sobie przedłużam nogę, czarne kozaki, czarna rajstopa. Fajne. I tutaj mam klasykę, cieńsze, 40. 40 czarne, do takich eleganckich stylizacji. Ja to widzę z błyszczącymi, lakierowanymi szpilkami. I zwykłe rajstopy w kolorze cielistym, co ważne, nie błyszczą. Wiele razy wspominałam o tym, że błysk w rajstopie jest lekko tandetny, więc to jest fajne, że te rajstopy właśnie nie odbijają tak światła. Na pewno w stylizacji zastosuję. Rozpakujmy, zobaczmy, jak się prezentują. Wyglądają na małe, jak dla dziecka z rówki, ale takie nie są. Słuchajcie, one się rozciągają w każdą stronę. Mają splot 3D, więc nie będzie już kłopotu z ciągnącymi, wpadającymi pod brzuch rajtuzami, bo ciągną się idealnie. Co jest spoko, to to, że nie mają dwóch klinów i klin jest mały, bawełniany, więc komfort będzie większy. Ciągle miałam oczka w rajstopach, ale tutaj jest porządnie wzmocnione, więc będzie ok. Zobaczymy, jak prezentują się na nodze. Ja mam bardzo duży obwód łydki, jak na swój rozmiar i tak samo uda. Rozmiar zamówiłam 7. Według wymiarów powinno być ok. Sprawdzimy. Ale co ja Wam będę pokazywać rajstopy w pudełkach? Zobaczmy, jak prezentują się w stylizacjach. Thank you.
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do końca roku na hasło Ewokracja macie zniżkę 10% na produkty naszego partnera dzisiejszego odcinka, markę Mona. Czekam na Wasze komentarze, jestem ciekawa, jak te stylizacje się podobały. Zachęcam do subskrypcji kanału, kliknijcie dzwoneczek, bo w środę o 15 kolejny odcinek. Cześć!